Siemanko, ja jestem Miś Gaga, Aga z Gaga albo Aga Grażynka. Wprowadziłam się właśnie do nowego miasta, które nazywa się Tokabuka. No i tak ogólnie za bardzo to ja nie wiem, co mam tutaj robić. Wyrzuciło mnie na jakąś dziwną stację chyba, albo centrum informacji. O, panie kolego, sorry, że panu wlazłam za ladę. Mam nadzieję, że ten pies mnie nie ugryzie. O nie, on szczeka! O nie, to ja się odsunę. Proszę pana, proszę pana! Oj, 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 zgubiłem aż okulary. Poczekaj, muszę ściągnąć okulary, żeby ciebie zobaczyć. Co tutaj robisz, droga koleżanko? Czego chcesz w naszym mieście? No bo ja szukam mieszkania, żeby gdzieś zamieszkać, ale nie mam dużo pieniędzy niestety, bo wszystko wydałam na zabawki i no i właśnie taki trochę mam problem. Proszę mi powiedzieć, gdzie mogę zamieszkać tak tanio, żeby było. No więc tak, aż założę okulary, żebym mógł popatrzeć tutaj w papierki. Ja wszystko zobaczę w tych papierkach i zaraz ci powiem. No więc słuchaj, tutaj niedaleko buduje się nowa chałupa, wybudowała się. I tam będziesz miała współlokatorkę, właścicielkę. I ona chce wynająć pokój. Tutaj proszę wszystkie dokumenty, będziesz wszystko wiedziała, o co chodzi. Możesz się tam wprowadzić, będzie bardzo tanio. No to ja bardzo dziękuję, super, świetnie. Świetnie, to ja idę zamieszkać. Ale będzie fajnie, będę mieć swój własny pokój w ogóle. A tutaj co? To pana kawka? To pana kawka? Nie, ja, ktoś tu ją zostawił przede mną. Ja ją sobie w takim razie wypiję. Oj, spadła mi na ziemię, oj nie. Jak ją wypić? O, pyszna kawa, co z tego, że po kimś, nieważne. Możemy sobie wybudować teraz swój dom, gdzie tylko chcemy, tam, gdzie zamieszkamy. I tutaj widzę, jest takie fajne lokum pomiędzy, no jakby, nie wiem, jakąś rzeką, że trochę na wyspie, więc zbuduję tutaj. Tak, zbuduję tutaj, patrzcie, jak się buduje, o, ja nie mogę. Ale wyglądał na trochę większy, to tak jakaś mała kanciapa jest, nie, no, ale dobra, no, tanio chciałam, to mam, no nie. Dobra, wprowadzamy się. Ja nie mogę, który tutaj pokój teraz zająć? Chyba wybiorę ten, bo tutaj ma ładne okno na jakieś drzewka, coś można sobie popatrzeć. Tutaj pewnie będzie jakiś salon. Tutaj mamy przepiękną kuchnię. W ogóle odłożę to dokumenty, że jak przyjdzie właścicielka, to żeby wiedziała, że ja się tutaj nie włamałam, tylko to tutaj z nią zamieszkam. A teraz jeszcze muszę się załatwić. O, bo tak muszę taką kupkę zrobić tutaj, wiecie, na nowym mieszkaniu. Tak, tak właśnie, dobra. Kupka jest zrobiona, mieszkanie już w takim razie jest moje. Halo, halo! Kto tutaj jest w moim domu? Co ja widzę za jakieś dziwne papiery? O nie, chyba przyszła właścicielka, ale czemu ona już tak krzyczy? Matko jedyna, przecież nic nie zrobiłam. O, dzień dobry pani, ja się nazywam Miss Aga z Gaga, Aga Grażynka i teraz tutaj z panią zamieszkam. Tu ma pani wszystkie dokumenty, może sobie pani popatrzeć, je przeczytać i w ogóle wszystko. Będę pani płaciła tutaj stówkę miesięcznie i mogę mieszkać. Ho, myślisz, że tak tanio? Dam ci tutaj zamieszkać? Stówka będzie, ale będziesz musiała jeszcze dla mnie robić kilka różnych rzeczy. Mogę nawet za darmo ci dać tutaj mieszkać, ale będziesz musiała być moją służącą. O, za darmo? No dobrze, niech będzie. A mogę sobie wybrać pokój? Śmiało, bierz sobie, który chcesz, nie ma żadnej różnicy, ja i tak mieszkam tam u góry. Tutaj tylko przychodzę do kuchni i zrobić kupkę czasami. Ach, no to w takim razie budujemy tutaj swój pokój. No niestety na razie dużo mebli nie mam, nie wiem jeszcze jak je do końca zdobyć, żeby było ich więcej. Pewnie trzeba będzie je kupować, możecie mi napisać w komentarzach też, bo nie wiem. Prysznic to nie, z łazienki nic nie chcemy, z kuchni też nic. O, kanapę tutaj. A można te kolory jakoś zmieniać? Wszystko takie szare musi być, czy... szkoda, nie ma innych kolorów. No dobra, to trudno. Tutaj postawmy jeszcze jakąś pufę, załóżmy. O, tutaj na środku, żeby goście mogli przyjść. Tutaj może cegiełkę zróbmy. A kuchnia... Nie, dobra, kuchnia niech już zostanie taka, jaka jest. Super. No to teraz jeszcze w takim... Ile kolorów, panie! Różowy pokój mogę mieć! Ja nie mogę.
Ale nie, dobra, chyba zostawiamy te chmurki, bo one jakoś takie weselsze były. To czekajcie, to tu może więcej rzeczy jest. Wow, tak właśnie, karton, bo przed chwilą się wprowadziłam. Zabawki! Poduszka? O, jedna poduszka, druga poduszka i od razu będzie piękniej to wszystko wyglądało. Witajcie już w moim prawie urządzonym pokoju. Na razie tutaj tak trochę pusto, bo niestety, nie wiem, jeden karton wzięłam i prawie nic mi się tam nie zmieściło. Żadne moje rzeczy, chyba będę musiała zaraz pójść do sklepu albo, nie wiem, jakoś zdobyć nowe zabawki. Aga, zgaga miś gaga, chodź tu, mam dla ciebie pierwsze zadanie. Ale najpierw spalę te dokumenty. Dawaj, pal je. Niech się spalą! Czemu się nie palą? Czemu nie ma ognia? Moja droga Agos Gago, nie ciesz się już tak, bo mam dla ciebie pierwsze zadanie. Jak widziałaś, lodówka jest po prostu cała pusta. Pusta, nie ma nic. W piekarniku tylko dokumenty. Dokumenty? Moje dokumenty w piekarniku? Czemu? Czemu? A nieważne, nie interesuj się, to nie twój interes. Musisz skoczyć do sklepu, proszę zrobić zakupy. Proszę kupić cebulę, marchewkę, ziemniaki i więcej cebuli! Ojej, no dobrze, nie wiem czy zapamiętam. Cebula, marchewka, ziemniaki i cebula, tak? Dwa razy ci nie będę powtarzać, pamiętaj lepiej. A jak coś źle kupisz, to wylądujesz w kącie, wierz mi. Będziesz spała w łazience. Tu jest takie duże miasto. Z tego co wiem, można jeszcze tutaj jakieś nowe mapki dokupywać. Gdzieś tutaj, o tutaj chyba. Tak, można, można. No niestety wszystko jest za mamone. Nie ma nic za darmo, no nie? O, widzicie, patrzcie, domy jakieś, meble nowe, ale ładne rzeczy i nawet, szpital i centrum handlowe. Dobra, słuchajcie, musicie mi napisać w komentarzach koniecznie, który tutaj dodatki są najlepsze, że jak będę nagrywać kolejny odcinek, żebym je kupiła, ale to wiecie, musicie też zostawić przynajmniej 15 tysięcy łapeczek w górę, żebym nagrała kolejny odcinek z gry Toka Boka! Hurra, udało mi się trafić do sklepu za pierwszym razem. Dzień dobry pani, jak się pani nazywa? Na pewno nie Grażynka, bo Grażynka jest jedna. No więc ja się nazywam... Pamela się nazywam. I pracuję tutaj na kasie. Proszę wziąć koszyczek, do niego wszystko wkładać i nic nie kraść, bo właśnie tak będą dzwoniły. Nawet torby na zakupy nie wolno zabierać. Wszystko trzeba zapłacić. Ziemniaki. Ale to jeden ziemniak miał być, czy dwa ziemniaki? Dobra. Wezmę dwa ziemniaki, bo powiedziała ziemniaki, a nie ziemniak. Co tam jeszcze było? Ziemniaki, marchewka, prawda? Co to jest? Marchewka, proszę. Marchewka i cebula. A ja cebuli nie widzę tutaj. Macie cebulę na sklepie, halo? A myślisz, że ja wiem? Ja tylko stoję tu na kasie. Jestem pracownikiem miesiąca, ale nie mam zielonego pojęcia, czy jest cebula. Szukaj sobie. No dobrze, cebuli chyba tutaj nigdzie nie widzę. Oj, nie chcę marchewki do ręki, nie. Sałata, może za sałatą jest gdzieś. No nie ma. Tutaj pomidory. No nie wiem. Wezmę też papier toaletowy, bo to zawsze się przyda. Czy ja widzę za papierem toaletowym pieniądze? Ej, ktoś zgubił pieniądze, to ja je wezmę. Zjadłam je. Czemu zjadłam pieniądze? To były moje pieniądze! Widzi pani, trzymam portfel, one mi wypadły i uciekły za papier toaletowy. Tak jakoś powiał wiatr i po prostu to zrobiły. A pani je zjadła, wszystko widziałam! Jak tak można? Złodziej, złodziej! O matko, jedyna, spokojnie! Spokojnie, już wypłacę ci z bankomatu. Tak trochę lubię czasami jakieś pieniądze zjeść i tak po prostu no wyszło, no już wypłacam. O, proszę sobie to wziąć. No, dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę więcej nie jeść pieniędzy. Proszę sobie zjeść rybkę o tutaj, albo nie wiem, kurczaka, a nie pieniądze. Sklep ze zwierzętami, czy wy to widzicie? Ja chcę zwierzaczka! Miau! Miau! Leniwiec nawet? Chomik! Nie, no, drodzy widzowie,
wszystkie osoby, które mnie oglądają, proszę, proszę napisać, jakie zwierzątko mam na kolejnym odcinku kupić sobie do domu. Tu nawet widzę... Węże, jaszczurki! O fu, pająk! Pająk, to ja uciekam, o Boże, pająk! Idę dalej. A tu rzeczy do domu. No właśnie, no to jak pani kartoflanka, właścicielka kartoflanka chce coś ugotować, to chyba wypadałoby mieć jakiś garnek, albo jakąś brytwankę, albo cokolwiek, no nie? Jak ona chce coś ugotować, więc ja może wezmę. O nie, już nie mam miejsca w rączce. Dobra, to sos zostawię. Będę trzymać miskę, okej. Okay. Trzymaj torbę. Dobra. O, ja nie mogę! Zabawki, elektronika, aparaty, 75% taniej? Wow, panie, ja bym chciała coś tu kupić. Co pan poleca? Wszystko polecam. Wszystko jest wspaniałe, najlepsze. Tutaj laleczki LOL Surprise już odpakowane, ale to nieważne, są bardzo fajne. To unikatowe takie są, możesz je kupić. Mamy też samochodzik tutaj, proszę. Jest też apteczka, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia po co. Możesz sobie tutaj zagrać w grę. No tak naprawdę tylko uważaj na tego pana tutaj, o, tego tutaj w okularach z wąsem, bo on jakiś taki podejrzany jest. Lubi tutaj siedzieć i oglądać dzieci. Dobrze, to ja będę uważać, nie ma problemu. A wrzuci pan mi tutaj coś do tej brytwanki, coś ładnego. Tak ozdobę jakąś. O tam u góry, tą laleczkę, bo ja tam nie dosięgam. O, czekaj, bo ja muszę wyrzucić najpierw tą laleczkę, proszę bardzo. Proszę bardzo, proszę tutaj, o, do brytwanki. O, pięknie, możesz sobie lalkę ugotować. Dzień dobry panu, czemu pan tutaj tak w tym sklepie cały czas sobie ogląda i siedzi? Co pan tu robi? Pan bardzo podejrzany jest. Ja podejrzany wcale nie mam twarzy, dlatego tak dziwnie wygląda. Wszystko jest w porządku. A to nie jest pan. To jest... To jest jakiś klocek z maską i z kapeluszem. Ej, kolego, ty widziałeś, że to jest element twojego sklepu, a nie jakiś dziwny pan? Naprawdę? Nie miałem zielonego pojęcia! Serio? On tutaj tak od początku stał, to ja myślałem, że to pan po prostu siedzi tutaj w tym sklepie od 8 do 20, jak tylko otwieramy, to on jest, jak wychodzę, to on jest. Myślałem, że to taki stały klient. No dobrze, to dziękuję za informację. No widzisz, Aga detektyw wszystko rozwiąże. O nie, chciałam ukraść wszystko, o nie. Ja muszę najpierw zapłacić, o nie, ja już nie mam pieniędzy. Tamte zjadłam, gdzie jest bankomat, gdzie jest bankomat? O, bankomacie, daj dużo pieniędzy. Dawaj hajs, dawaj. O, dobra, to teraz zapłacimy. Tu proszę za moje całe zakupy pieniądze. O, i teraz wychodzę ze sklepu i nic nie ukradłam, jak widzisz, zapłaciłam za wszystko. Czemu to dalej piszczy, no? Wyłącz to, kobieto! Halo, halo! Witam z powrotem! Wróciłam z zakupami, kupiłam chrupki, takie o, fajne, tu postawię je na lodówce. Oj, ale nie wzięłam mleka do nich. No to będę na sucho jadła, trudno. Tu mam jeszcze całą torbę o zakupów, trochę pieniędzy. Lalkę sobie kupiłam, miskę sobie kupiłam. A gdzie moje zakupy? Tam ja obchodzą twoje lalki! Dawaj! Pieniądze, o pieniądze wezmę, chociaż pieniądze. Ale dobre pieniądze. O, tak do lodówki jednego banknota schowam, tak właśnie, tak na później. Ej! Miała pani nie brać ode mnie pieniędzami, pani zżera pieniądze. No, już pani daje pani zakupy, proszę się uspokoić. No więc tak, mam tutaj papier toaletowy, bo papieru nie było. Ja robiłam kubkę i musiałam później ręką się podcierać, bo tu nawet nie ma prysznica, no. W zlewie trzeba się myć. Mam marchewkę, tak jak pani prosiła. O proszę, marchewka. Tu mam ziemniaka jednego. I ziemniaka jeszcze drugiego, no chodź tu z tej torby, ziemniaku ty, ziemniaku! I ziemniak drugi, bo mówiła pani ziemniaki, no i niestety nie mam cebuli, bo nie było, no nie było po prostu w sklepie cebuli, no i co ja mam, co ja, nic nie mogłam zrobić, no. Mam nadzieję, że nie będzie pani zła. Zła? Zła? Jestem wściekła!
kurki! O nie, nie mieścisz się! Ty mała ty! Do pokoju, marsz do pokoju! Będziesz całe życie moją niewolnicą! Szykuj się na sprzątanie kibla! Mycie, naczyń po mnie, będziesz robić wszystko, co ci tylko każę. No nie! Co za okropna, ja nie chciałam, chciałam dobrze, zrobiłam zakupy, nie było cebuli i dostałam opiernicz. Jak tak może być, chociaż sobie w ramach pocieszenia laleczkę postawię na półce. Będę leżeć tak do jutra i płakać. Drodzy widzowie, proszę wymyślać jakieś wspaniałe zadania i kary dla Agi Grażynki, które musi wykonywać. Wszystko, wszystko będzie musiała zrobić, więc możecie wymyślić, co tylko chcecie. Piszcie w komentarzach, a ja jej wszystko rozkażę. Ale będzie ze mną miała życie. Moi drodzy, nie wiem, co tutaj dzisiaj się stało na tym odcinku, ale wydaje mi się, że było śmiesznie. Aż powiem wam, że aż sobie gardło zdarłam od tego gadania cały czas. Mam nadzieję, że wam się pierwszy odcinek z Toka spodobał. Jeżeli chcecie kolejne, to pamiętajcie, zostawcie bardzo dużo łapek w górę. Nie zapomnijcie też subskrybować tego kanału i na pewno nagram jeszcze kolejny odcinek, ale musicie mi też właśnie pomóc w komentarzach, wymyślać jakieś zadania tutaj, które mogę wykonywać, co mogę też kupić, jakie światy są fajne, gdzie powinnam iść, bo na pewno dużo z was tutaj grało w tą grę, bo mi pisaliście w komentarzach, żebym w nią zagrała, więc pewnie ją bardziej ogarniacie ode mnie i bye bye!